Nadeszła wiosna. Na zewnątrz piękna słoneczna pogoda. W drodze do pracy mijasz innych motocyklistów. Wyciągasz więc swoją maszynę, przyglądasz się jej i w końcu siadasz. Jesteś gotowy do jazdy, ale za bramą czeka on. Oto, jak naprawdę spędzisz czas ze swoim motocyklem w czasie pandemii. Zmodernizuj swój kask. Prace swe zacznij od pedantycznej dezynfekcji paczek z orientalnego państwa. W czasie podróżowania przydatny jest zestaw słuchawkowy wraz z funkcją sterowania telefonem komendami głosowymi. Za ich pomocą można nawiązać, odebrać i odrzucić połączenie, czy też sterować mapami Google. Tak się składa, że taki zestaw można złożyć samemu. Wszystko, czego potrzebujesz, to kask, bezprzewodowe słuchawki, lutownica, taśma izolacyjna, pomysłowość i chęci do pracy. Efekt twojej pracy doceni nawet twój czworonożny przyjaciel. Przeprowadź serwis swojej maszyny. Przynajmniej spróbuj, w końcu różnie to bywa. Możesz zacząć od podładowania akumulatora, wymienienia filtrów, płynów, czy też sprawdzenia sprawności hamulców. Wszystko zależnie od potrzeb i możliwości. Pamiętaj, im lepiej się przygotujesz, tym mniej rzeczy będzie mogło cię zaskoczyć w trasie. Co robisz? Wymieniam olej w motorze, co przygotować na nowy sezon. A ty co robisz z tymi kółkami? Wynosiłaś mi się trochę kosz popsuł. Możesz to naprawić? Pozwól sobie przerwać. W końcu masz sporo czasu. Prace domowe są równie istotne jak twoje hobby. Spożytkuj odpowiednio ten czas. Tak, w trakcie tej pracy również nadejdzie moment, gdzie ktoś ci przerwie. Skończyłeś. Możesz wrócić do swoich dwóch kółek. Zanim jednak to zrobisz, z dumą przyglądnij się efektowi swojej obecnej pracy. Dokończ czynności serwisowe. Dobra, kosz naprawiony. Mówi się dobrze ze swojej roboty. Tak ci się wydaje. Jest jeszcze sporo pracy do zrobienia. Ernest! Słucham? Bardzo się zajęty? Nie. O co chodzi? Bo spójrz. Zepsuło się. Nie przejmuj się. Takie przerywanie pracy to norma. Kosz naprawiony, grabki naprawione. Może w końcu zacznę robić coś. Komotor. Hejka. Gdy już stwierdzisz, że sobie nie radzisz, poproś o pomoc najlepszego przyjaciela. FIFA! Czy naprawiamy ten motocykl i będziemy razem jeździć? W zasadzie i tak się odmówi. Ej, poczekaj! Więc skończysz tylko ze śmiesznym ujęciem. Nagraj wideo relację naprawy. Marzyłeś kiedykolwiek o karierze youtubera? Proszę bardzo, to twoja okazja. To teraz już wiem, dlaczego mi nie działało światło stopu. I co z tym fantem zrobić? Pękło. Nie wiedziałem nawet, że było spawane, ale pękło. Na spawie. Spawał nie będę, bo się to samo stanie. Zrobię sobie ze stali. Ze względu na to, że tu jest wszystkie te powierzchnie są równe. Dodatkowo sobie zrobię mocowanie na klatkę na silnik.
Finalnie wykonałem taką blachę, finalnie będzie przykręcona do ramy. Tutaj jest ucho na odnóżkę, hamulec będzie działał. Chciałem na początku zrobić umocowania na pompę hamulcową, natomiast stwierdziłem, że tutaj założę ten chrom, który był wcześniej. A uczynię to w ten sposób, iż wezmę ten rant i ten rant, zeszlifuję o grubość tej blachy, przez co będę mógł wykorzystać ten chromik i te wszystkie mocowania, które są do pompy i do czujnika. A tutaj będzie wystawać blacha pomalowana na czarno, do której będę chciał w późniejszym czasie zrobić mocowania do klatki silnika. Podnóżkę przetestowałem, czy się nie ugnie pod moim ciężarem. Zdemontowałem wszystko, blachę wymalowałem. Co jeszcze planuję zrobić w tym motocyklu? Otóż wymienić olej, sprawdzić poziom płynu chłodniczego, wymienić płyn hamulcowy, podłączyć zasilanie pod GPS-a i gniazdko USB, porządnie motocykl umyć, nasmarować łańcuch, aby motor był przygotowany do jazdy. Mam w planach wykonać następujące jeszcze czynności. Wykonanie klatki ochraniającej na silnik, przeniesienie tablicy rejestracyjnej na wysokość tylnego koła, zamontowanie świateł do jazdy dziennych, być może jeszcze zamontowanie kufrów. Wszystkie te plany, które mam w głowie, jeżeli będę realizował, będę starał się to skumulować w następnym filmie, aby pokazać, jakie przeciwności losu napotkałem. Być może komuś moje doświadczenia się przydadzą. I pamiętaj, pozostań w domu.